Cześć! Dzisiaj piątek po południu, więc pora się napić. A jak wiecie, lubię wypić. Już zrobiłem jeden materiał o alkoholu i o jego wpływie na kierowców. I również o tym, jak zabierane są samochody i komu zabierane są samochody. A dzisiaj taki temat, który pamiętam kiedyś był bardzo na topie. Czyli słodycze z alkoholem. Kupiłem przepiękny zestaw chyba około 20 zł, 14 trunków umieszczonych prawdopodobnie w czekoladzie, bo jeszcze tego nie otwierałem, ale zaraz otworzę. 14 różnych trunków, które można sobie golnąć. I trochę pogadamy właśnie o wpływie takich trunków na prowadzenie pojazdu. Dzisiaj robię to przed domem, więc jednym z gości naszego programu będzie mój pies, który bardzo lubi słodycze, odejdź, tak jak zresztą i ja bardzo lubię słodycze. Był taki TikToker, który opublikował wideo, jakiś taki tam naukowiec, czy pseudonaukowiec, nie wiem, nie wnikam, nie znam go. Natomiast on opowiadał o tym, ile trzeba zjeść chyba baryłek tych z alkoholem, żeby się upić. No ja jak zobaczyłem to ten film, to od razu się tam zaśmiałem, bo to jest czysta teoria. Ja mieszkam blisko lotniska, więc też będziecie słyszeć dźwięki statków powietrznych. To była czysta teoria, bo no tam, żeby upić się tymi baryłkami czy czymś tam, to trzeba by było chyba wcześniej się zżygać, bo zjedzenie tyle czekolady jest dla mnie przynajmniej niewyobrażalne, ale pewnie rekordziści byliby w stanie to zrobić. Natomiast dzisiaj Wam opowiem o tym, jak wpływają cukierki z alkoholem na to, ile pokazuje alkomat. Oczywiście moje materiały nie mają wiele wspólnego z tą szybkością i dynamiką, jaka dzieje się na TikToku. Natomiast no ja chcę pokazać po prostu coś, co kogoś być może interesuje. Co ciekawe, ten temat grzeje ludzi, bo ja pracuję, jak wiecie, na autokult.pl. Czasami powtarzamy ten mój materiał o tych cukierkach, o tym alkoholu i zawsze jak są jakieś święta, jakieś wyjazdy, jakieś długie weekendy, to temat alkoholu za kierownicą bardzo ludzi grzeje. A jeśli chodzi o cukierki z alkoholem, to na tyle grzeje wszystkich, że nawet zostałem zaproszony do jakiegoś tam śniadaniowego programu w TVN chyba, gdzie o tym opowiadałem. Tam byłem z panem Markiem Konkolewskim, byłem funkcjonariuszem policji, który tam za bardzo nie dał mi dojść do słowa, więc w sumie za dużo nie powiedziałem, ale no wtedy byłem pierwszy raz w telewizji, byłem taki, nawet nie wiem czy dumny, taki trochę zdziwiony, że w takim banalnym temacie mnie zaproszono. A dlaczego? No, dlatego, że alkomat jest w stanie pokazać nam poziom alkoholu we krwi, właściwie w wydychanym powietrzu, tak, bo alkoholomat bada nam powietrze, jakie wydychamy z ust, kiedy zjemy taki oto cukierek z alkoholem. Dlaczego? Ponieważ alkomat, zresztą ja mam tutaj aż 3 alkomaty, ja zamierzam ich reklamować, to są po prostu urządzenia, które posiadam. Alkomat działa na takiej zasadzie, że dmuchamy w niego i on mierzy nam stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Czy on pokazuje nam alkohol, który jest w organizmie? Nie, on nam pokazuje alkohol, który jest w wydychanym powietrzu. I to właśnie głównie dlatego cukierki z alkoholem są w stanie oszukać troszeczkę alkomat. Mówię oszukać, ponieważ jak wypiję ten cukierek, to i dmuchnę w alkomat, co za chwilę Wam pokażę, tylko muszę popić wodą, to jest woda, to jak zobaczycie, alkomat pokaże nam pewną wartość stężenia alkoholu, natomiast to jest to, co mamy w ustach. Jak popiję wodą, chwilę zaczekam, to oczywiście będzie 0,0, tak jak mówiłem w programie tym TVN-u chyba. Ale co się stanie, jeżeli sieknę sobie takie 14 różnych butelek? Te buteleczki, gdzie ja to mam, te buteleczki zawierają, tutaj nie jest zbyt precyzyjnie, ponieważ każda jest inna, ale tak jak pisze producent tych słodyczy, procent wagowy alkoholu to jest od 1,4% minimum do 3,9% maksimum. Całość waży w sumie, nawet nie wiem, 219 gramów, więc jakby nie było, tego alkoholu tutaj będzie raczej niewiele. Ja sobie wezmę telefon, żebym miał też godzinę. Zacznijmy może o 18:15 równo. Dosyć szybko postaram się to zjeść, aczkolwiek nie lubię jeść słodyczy szybko, więc zobaczymy, jak to działa. Ta buteleczka czerwona mi się... O, może zaczniemy po polsku. Sobieski wodka.
i chlapniemy sobie Sobieskiego. Jest 18:15. O kurczę, jak to jest trudno w ogóle odpakować. No i zjadamy taki oto cukierek. Rzeczywiście jest tutaj wódka. Dobra, przygotujemy sobie alkomat. Od razu powiem, że tak się nie robi. Jeśli chcecie zepsuć alkomat, to tak się robi. Natomiast generalnie takich badań szybko po stężeniu ten potraktujemy jako taki zapasowy. Natomiast jeżeli powinniśmy teraz odczekać 15-20 minut, wypłukać usta i tak dalej, bo te resztki tych cukierków dostają się do alkomatu i bardzo łatwo go uszkodzić. Więc jak już, to używajcie takich, do takich testów, chociaż w ogóle lepiej tego nie róbcie, dlatego ja to robię, bo ja mam trochę tych alkomatów, takich powiedzmy profesjonalnych urządzeń. To jest urządzenie, którego używa również policja. Niech to się przygotuje. O. No i co my tu mamy? .063. Jakby mnie tak zatrzymał policjant, no to mówiąc krótko, miałbym przechlapane. Miałbym przechlapane, ale co robi policjant w takiej sytuacji? No mówimy policjantowi, że zjedliśmy takiego właśnie oto cukierka, możemy mu nawet pokazać papierek, tak, jakby to już trochę bardziej nas uwiarygadnia. No i jakby no, nie jesteśmy pijani, tak? Policjant nawet ma obowiązek, a niekoniecznie prawo, zbadać nas drugi raz, ponieważ rzeczywiście takie pierwsze badanie powinno być jako takie sugerujące, a dopiero drugie powinno dawać jakiś konkretny wynik. On też sprawdzi, czy rzeczywiście mówimy prawdę, czy nie jest nawet tak, że na przykład jak mamy za mało, czyli na przykład mówię za mało do 0,2, tak? Bo 0,2 to jest ta granica, mamy na przykład 0,17, no to on też nas sprawdzi drugi raz, nie puści nas od razu w drogę, bo on musi sprawdzić, czy nam to stężenie nie wzrosło, bo jak sobie walniemy na przykład browarka, to na szybko on tam będzie duża wartość, później ta wartość troszeczkę spadnie, ale jak sobie siekniemy drugiego browarka, to ta wartość będzie powoli rosła. Żebyście też zobaczyli, o czym mówię, jeszcze sobie, to teraz się sprawdzę, minęło dwie właściwie minuty, czy tam trzy. Urządzenie się kalibruje. Dopiero co się badałem, więc chwilkę trzeba zaczekać. I tu już mamy, zobaczcie, 0,13. Czyli takie stężenie już dopuszczalne. Gdybyśmy z tym stężeniem zostali zatrzymani, to policjant i tak zbadałby nas drugi raz. Ale nie marnujmy czasu. Teraz jakiś Southern Comfort sobie chlapniemy. Drugą buteleczkę. I spróbujemy się upić tymi cukierkami. Zobaczymy, jak one będą działały. Nie będę tutaj robił pokazu z każdym kolejnym cukierkiem. Tylko postaram się zjeść je dosyć szybko. Galliano, szczerze mówiąc, ja się nie znam na wykwintnych alkoholach, więc jakbym coś źle przeczytał, to sorry. To nagranie możecie sobie przewinąć. Tu na dole macie czas, do którego przewiniecie, jak ja skończę to jeść. Ale chcę, żeby to jedzenie było, że po prostu nie było jakiejś ściemy. Znaczy podejrzenia o ściemę, tak? Ale ciekawy smak tego fioletowego. Jakby co? Sorry, że mówię z pełnymi ustami, ale po prostu szkoda czasu. Szkoda też waszego czasu. Żeby się to moje żarcie oglądali. Aby co, to taki zestaw można sobie kupić w sklepie w sieci Dino. Nie wiem, czy w innej sieci też to jest.
Kurde, jeszcze mam 2, 4, 6, 7, 8. A już mi się nie chce. Teraz walę Malibu. Niestety nie porozkoszuję się tymi smakami, bo jak mówię, zależy mi na czasie, żeby to szybko się wydarzyło. Zaczęliśmy 19 po te kolejne. Mój pias po prostu masz tu akurat nie ma trunku. Obrońcy praw zwierząt teraz piszą komentarz, że czekolada zabija psy. Mojego nie, na szczęście. Ja pierdzielę. Odnośnie tego filmiku z tym TikTokerem. Nie pamiętam, ktoś tam od nas puszczał to na autokult. Dla mnie to było nie do przyjęcia. Ja nie był w stanie tego napisać. Bo uważam, to jest wielka bzdura. Bo ja w tym momencie już mam dosyć. Zjedzenie tam, nie pamiętam ile on mówił. Tych baryłek. I to jeszcze on nie mówił w jakim czasie. A to pewnie trzeba było bardzo szybko. Tak jak ja teraz staram się. No to nie wyobrażam sobie tego. Już nawet odwijam szybciej niż jem, bo ja pierdzielę. Nie wiem. Ty chyba zjesz te końcówki, bo ja już mam dosyć czekolady po prostu. Też lubię czekoladę, to jest chyba jakaś kiepskiej jakości czekolada, bo jakaś taka, kurde, nie wiem. Patrzcie na to, przewincie sobie, bo ja pierdzielę. Masz to czekoladka. Kurde. Jeszcze tylko dwa. No, tego nie wiem, tych końcówek, bo naprawdę puszczę pawia. Zjadłem wszystkie 14 baryłek. Jeszcze ze dwie baryłek, tych butelek. Jeszcze ze dwie, trzy i bym po prostu się poddał. Chcę jak najszybciej zrobić to badanie. 4 minuty. 4-5 minut. Zjadłem. Dobra. Trudno, najwyżej zepsuję ten alkomat. Od razu się sprawdzam. Na kalibracji go. Ogarną najwyżej. No i dobra. 14. Haha. Zepsułem alkomat. Błąd serwisowy. Więc lecimy z drugim. Tak właśnie kończy się zabawa z alkomatami, więc naprawdę nie polecam. Szkoda po prostu urządzeń. Alkomat nie służy do zabawy, tylko do badania. Mam nadzieję, że ten wytrzyma, to jest taki osobisty. Zobaczcie, 0,81. To jest naprawdę bardzo wysokie stężenie. Generalnie przy tym stężeniu, gdybym pił alkohol, to bym tutaj już pewnie nie mówiłbym płynnie całkowicie. Raczej bym się bujał. Natomiast to, tak jak mówiłem, to nie jest stężenie w krwi, to nie jest stężenie w organizmie, tylko to jest stężenie w moich ustach. No dobra, jest 18:27. 2 minuty od zjedzenia tego cukierka. Tu myślę, że ten alkomat powinien odrzeć tak naprawdę. Wezmę nową rurkę.
po prostu dostał za dużo naraz tej dawki alkoholu prawdopodobnie. No, tak jak myślałem, on zaraz ruszy. Ale w razie czego też dmuchniemy w drugi, tu mam w ogóle trzecie urządzenie. Od razu tego odpalę. I zobaczcie, już jest 0,12. Czyli w tym momencie policjant sprawdziłby i powiedział, a no dobra, to ma pan rzeczywiście stężenie po cukierkach, tak? Ale dla pewności jeszcze dmuchnę w drugi, to pewnie będzie ciutkę inny wynik. Ten to chyba... A, ten nie był odpalany już dawno, więc ten już siadł. Skurczybyk. Ale chyba używałem go za dwa razy. Nie wiem, co z tymi alkomatami. No i tutaj mamy... No i tu już mamy 0,12. No niestety alkomaty są... Aha, tu jest po prostu słaba bateria. Alkomaty są niewdzięcznymi urządzeniami, ponieważ są bardzo delikatne, a są delikatne, wywalają błędy, ponieważ są... No, bardzo ważne jest, żeby działały dobrze. One są kalibrowane. Zobaczcie, są nawet jakieś tam numery kalibracji. Więc to nie tak, że to są jakieś stare trupy wyjęte z szafy. Ten też ma numer kalibracji. No ten ma po prostu pokrowiec na pudełku. No, no ale padła bateria, więc z tego nic nie będzie. Tak czy siak, prawda jest taka, że to nie są zabawki i za chwilę pewnie będę po prostu całkowicie trzeźwy, albo będzie tam jakieś minimalne stężenie. Odpalimy jeszcze tego byka. On dużo potrafi znieść, on potrafi znieść wielokrotne badania w krótkim czasie, tylko tu po prostu było dużo alkoholu. No po prostu jak widzimy, że ktoś jest kompletnie pijany, no to najlepiej to w ogóle, żeby nie dmuchał, tak? No i zobaczcie, 0,0. A minęło 5 minut od rozpoczęcia, tak, spożycia. Jest o 18.30, no. 18.30, więc właściwie nawet nie 15 minut wystarczy, żeby uspokoić w organizmie cukierki, tak. Ja w ogóle nie czuję się w stanie upojenia, aczkolwiek są takie cukierki, z którymi można się tak poczuć. I tutaj też 0,0. Podsumowując, cukierkami z alkoholem upić się nie da. Oczywiście można zrobić tak, że będzie jakiś wynik na alkomacie, ale jak sami widzieliście, bardzo krótko. Jest to krótkotrwały stan. Nie da się upić cukierkami, nie da się upić takimi klasycznymi słodyczami z alkoholem w sklepach, ponieważ takie słodycze, które mi rzeczywiście można byłoby się upić, po prostu nie można by było wszędzie handlować. No to już byłaby sprzedaż po prostu alkoholu, a tutaj dodatek, tam pewnie są jakieś nawet przepisy z tym związane, ale ja ich nie znam i jakby nie jest to film o tym. Sami możecie sobie gdzieś tam poszukać. Więc bzdurą jest, że można się upić cukierkami z alkoholem. Oczywiście hipotetycznie zrobić można wszystko. Prawdopodobnie gdybym wypił tutaj 12 zgrzewek z Coca-Colą, z Pepsi, Mirindą, Sprite'em, czy nawet orężadą, to też miałbym jakiś procent, no bo też cukier trochę tak działa jak alkohol. A nawet gdyby nic nie pokazał alkomat, to byłbym nieźle dziabnięty. Nie wiem, czy bym to w ogóle przeżył, tak? Więc owszem, można się zabić wodą, można upić się orężadą i tak samo można upić się cukierkami z alkoholem. Tak naprawdę nie da się. Prędzej zwymiotujecie albo, nie wiem, rozchorujecie się czy zemdlejecie z nadmiaru cukru, niż upijecie się alkoholem. Żeby wam pokazać różnicę pomiędzy cukierkami a prawdziwym alkoholem, ja tu... Nie, zdjąłem etykiety, nie można reklamować alkoholu chyba, z tego co wiem, więc nie będę go reklamował. Zresztą nie jest to moje ulubione piwo, ale otworzę takie małe piwko dla porównania. Okej. Okay. Jest godzina 18.35. To jest takie klasyczne piwo, około 5%, nie wiem ile ma dokładnie, pewnie około 5%. Zwykłe piwo, normalne takie, tak? Mała buteleczka.
pewnie niektórzy z Was się domyślają, co to za... Ale dostałem to, więc... Spróbuję to wypić w jedną minutę. Ja nie jestem takim... Znaczy, ja bardzo lubię piwo, ale nie tak, żeby wypić całe naraz. Na pewno nie półlitrowe. A tym bardziej po zjedzeniu tylu okropnych cukierków, bo szczerze mówiąc to to nie było dobre w smaku. Nawet ten pierwszy taki był... To nie jest mój typ czekolady. Dobra, jedna minuta. Żebym pamiętał, zobaczyłem sobie screena, o której skończyłem. Jest 18:36. I teraz powinienem popić wodą, ale nie ma wody. Ja nie chcę już iść, więc spróbujemy znowu z tym urządzeniem, aby działało, bo mam chyba jeszcze tylko to, w razie czego. No, błąd systemowy, więc znowu się poddało. Znowu za dużo alkoholu. O kurde, piwo to jest jednak piwo. Spróbujemy z tym. Chociaż kurde, szkoda by było go zepsuć. Dobra, spróbujmy. O, szybko. Czyli dużo alkoholu jest. I 1,33 promila. Zobaczcie, że małe piwko i 1,33 promila. Moim zdaniem, szczerze, ale to jest moja opinia tylko, większość tych dużych dawek stężenia, które gdzieś tam się pojawiają w komunikatach prasowych policji, czy w jakichś doniesieniach z wiadomości, że kierowca miał 1, 2 promile, 3 promile, to są właśnie takie sytuacje, nie? Wypił browara, albo wypił 2 i pojechał. To nie jest tak, że on jest nie wiadomo jak nawalony. To są ludzie, owszem, często są to też ludzie nawaleni, bo oni piją non-stop i piją dużo, ale często też prawdopodobnie jest to właśnie taka sytuacja, nie? Sieknął browara, ja teraz w ogóle nie czuję stanu upojenia, ja poczuję go za chwilę, ale kurde, sieknąłem piwko, w sumie dobrze się czuję, to jadę, nie? No i 1,33 wywala. Dlatego warto mieć moim zdaniem alkomat. Po prostu, no, jeżeli musisz pić, jeżeli lubisz pić, albo jeżeli po prostu pijesz i nie wiesz dlaczego, czyli prawdopodobnie jesteś alkoholikiem, to kup sobie alkomat. To jest urządzenie dobre dla alkoholików. Ja je mam, ponieważ ja je testuję, ja staram się poznawać tą dziedzinę, że tak powiem, życia i nauki, natomiast no moim zdaniem nie jest to wcale dobry prezent dla kierowców, ale bardzo dobra rzecz. Każdy powinien mieć alkomat w razie sytuacji właśnie, gdzie coś tam się takiego dzieje. Jest 18:38, poczekamy chwilę i zobaczymy, jaki będzie wynik. Z 18, o kurde, 41, no dobra, to 6 minut od rozpoczęcia spożycia, ale 5 minut od zakończenia spożycia tego małego browarka. Znalazłem jeszcze jeden alkomat, w razie czego on też był kalibrowany, chociaż chyba najpóźniej. No ale dobra, mamy 3 urządzenia, zobaczymy, ten pewnie znowu wstanie, więc będzie ok, tego od razu odpalimy, żeby był gotowy. 5 minut od zakończenia spożycia małego piwa. I od razu tutaj. .008. Tu będzie pewnie więcej. Tak myślałem. 0,12. 18:42, więc nie, że tam coś oszukuje na czasie. Jak widzieliście, stężenie bardzo niskie. A kurde, ktoś się kręci. Stężenie bardzo niskie, więc już poniżej. Już można tak naprawdę jechać. Cicho! Można tak naprawdę jechać. Różnice pomiędzy tymi alkomatami nie wynikają tutaj z jakości tych urządzeń czy ich stanu, tylko po prostu chodzi o to, że poniżej 0,2 te alkomaty mają prawo mieć większe przekłamania, bo kluczową wartością jest
0,2, a nie poniżej 0,2, tak? Więc one tam sobie mogą działać gorzej poniżej i gorzej powyżej, natomiast 0,2 jest właśnie ten punkt kalibracja zawsze każdego urządzenia. Jeszcze jeden test jest 18,43. I zobaczcie, że prawdopodobnie będzie 0,0 albo prawie 0,0. No, 0,0. Jeszcze sieknę tu. A, tutaj trzeba dmuchnąć. Trzeba jeszcze raz. Dobra, niech to sobie się odpala. Co teraz Wam pokazałem? Po pierwsze, pokazałem Wam, że takie piwo potrafi dopiero dać kopa, jeśli chodzi o stężenie alkoholu. Ale chciałem Wam pokazać jedną ważną rzecz, którą, jeżeli ten filmik Was zainteresuje, jeżeli YouTube go nie skasuje, bo nie wiem, promuje tu jakieś picie alkoholu czy coś takiego, chociaż absolutnie tego nie robię. Poczekajcie. To chciałem Wam po prostu pokazać, że bzdurą jest to, co się mówi ciągle w mediach i to, co pieprzy, za przeproszeniem, policja i różnego rodzaju instytucje, w ogóle to jest to, co mówiłem w tym wcześniejszym materiale. Tutaj macie link do niego. Czyli, że tak naprawdę to prawo, które ma zabierać samochody pijanym kierowcom, uderza w alkoholików, uderza w ludzi z problemami, uderza w ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują leczenia, którzy powinni być objęci właśnie jakąś pomocą, a nie jeszcze dowalić tym ludziom, zabierać prawo jazdy, zabierać samochód. Tym samym też, no jakby nie było, rodzina dostaje po tyłku, no bo teraz matka czym ma wozić dzieci do szkoły, jeżeli na przykład je dowozi, albo czym ma jechać na zakupy, jeżeli mieszka gdzieś na wsi i nie ma sklepu. No to jest po prostu nonsens. Zobaczcie, że co potrafi zrobić jedno malutkie piwo? Potrafi mocno dać, jeśli chodzi o stężenie, dać duże stężenie alkoholu, ale tak naprawdę gdybym to piwo pił podczas jazdy, to zatrzymałaby mnie policja, sprawdziliby mnie, by mnie alkomatem, a ja bym powiedział, zaraz, panowie, coś tu jest nie tak, sprawdźcie mnie za 10-15 minut i oni muszą to zrobić. To nie jest tak, że oni od razu mnie w kajdanki, o, pijany kierowca, nie, nie, nie. I ja powiem, że wypiłem piwo, ale już jakiś czas temu, że ja zjadłem słodycze z cukierkami, słodycze z alkoholem. Policjant mnie bada po 10-15 minutach i jest, zobaczcie, 0,0 praktycznie, tak? Czyli co to oznacza? No to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy pijani. Czyli tak na dobrą sprawę, no ja nie zachęcam oczywiście do tego, ale wypicie takiego jednego małego piwa powoduje, że nie jesteśmy pijani. A jednocześnie powoduje, że mamy ponad promil alkoholu. Więc, ale bardzo krótki czas. Więc tak jak mówię, te 2 promile, 3 promile to jest naprawdę narąbanie się i to nie jest jednorazowe narąbanie się. To jest narąbanie się dzień w dzień. To są ludzie naprawdę chorzy. Pokazałem Wam, że cukierki nie powodują upicia się, po prostu nie da się tego zrobić, prędzej się pożygacie. Pokazałem Wam, że mała dawka alkoholu potrafi mocno wystrzelić nam poziom alkoholu, ale jednocześnie bardzo szybko on spada. W kolejnym materiale pokażę Wam jeszcze coś innego, oczywiście pod warunkiem, że YouTube tutaj nie zrobi mi jakichś problemów. No i to właściwie tak na szybko tyle. Cześć, trzymajcie się.